To miał być spokojny dzień w pomocy drogowej z Wołomina. Ekipa serwisowała swój holownik. Nagle okazało się, że dwie lawety muszą ruszać do akcji. Jedna pojechała do wypadku, druga scholować porzucone przez złodziei BMW. Tu coś mamy po lewej stronie. O urwane koło. Kurnak, ja uwielbiam takie akcje. To jest właśnie taka robota, że człowiek przyjechał sam, żeby tutaj się ogarnąć. A tu jest jak zwykle. Dobry. Co to się wydarzyło, powiedz mi? Bo to nie ma tu dalej śladów, co oni go coś wciągnęli do tyłu. Tu jest wszystko poogarniane? A kluczyków nie ma do niego? Bo on tam chyba był wzięty z kluczykami, tak? Ale jakieś takie przeszukanie było wstępne, że na pewno ich nie ma. Dobra, no co? Będziemy próbowali go delikatnie zabrać, żeby jak najmniej uszkodzić. A tam chłopaki niestety, ale są na nieszczęściu. Policjanci dostali wezwanie na akcję. Krzysiek został całkiem sam. Jeszcze jest skrzynia zablokowana. Nie wolno klientowi rozerwać samochodu, żeby dalej to uszkodzić. Tam delikatnie, tutaj też. Na pewno praca na dwie osoby, na te cztery pary oczu jest szybsza. Bo ktoś spojrzy, ktoś ten. Tu trzeba się nabiegać dookoła. Nie chcę wejść, z tamtej strony wychodzi, no. A tak miał być spokojny dzień. Muszę przepiąć samochód za tamtą stronę, za felgę, żeby po prostu go wyprostować. Troszeczkę, bo mam problem z kątem. Nie mamy kluczyków, urwane koło, więc musimy godeczko sobie przekierować. Teraz będzie milion telefonów. Co nam Tomek znowu? Dzwoń do Jacka, czy ma tam kogoś jeszcze w zanadrzu. Nie, to będziemy myśleć dalej. Dobra, daj mi się jeszcze spiąć dwa pasy, bo już jestem załadowany. Zaraz będę jechał, to będę dzwonił w razie czego. Posłuchaj mnie, trzeba zadzwonić do klienta, że niestety, ale trzeba to u nas zdjąć wózkiem widłowym, bo nic nie zrobimy z tym u niego pod domem. Dobra, w kontakcie na razie.